Siemanko kochani, witam was serdecznie z tej strony Yuken. Przed nami taki szybki, spontaniczny wyjazd do wioski świętego Mikołaja. Wiem, że już to kolejny odcinek z tej serii, ale no moi drodzy, kiedy to nagrywam, mamy ruszajmy 25 grudnia, także myślę, że no akurat temat jak najbardziej. Skręć w prawo. Oj, światła, nie włączyłem świateł, czekajcie. Jak najbardziej oczywiście myślę, że temat na czasie, poza tym będziemy grali w Trackers MP, czyli na multiplayerze, no i zobaczymy, co tam w tej wiosce świętego Mikołaja się dzieje. Więc to, co się wydarzy, jest totalnym spontanem. Zobaczymy, co tam ludzie robią. Ktoś z was też pisał w komentarzu, za co oczywiście bardzo dziękuję. Był komentarz, że największy ruch jest na trasie z Francji, z Calais, jeżeli tak to się czyta gdzieś tam. Dobrze, no to też myślę, że sprawdzimy, ale to już sobie tak, wiecie, po świętach sprawdzimy ten temat, klimat świąteczny, no to wiecie jak jest, temat świąteczny, no to jedziemy jeszcze do wioski świętego Mikołaja, ostatnio się tam dosyć dużo działo, no i chcę sprawdzić, czy dziś też tam się coś będzie wyprawiało. Także zobaczymy, moi drodzy. O, pierwszy mandacik, paliwo mamy. W ogóle sprawdzałem tutaj w tym Trackers MP, można kupić też ciężarówki i osobówki również. Są one jakby fabrycznie dodane, fajnie. No na razie nie będę kupował osobówki, bo nie widzę potrzeby jechać osobówką do świętego Mikołaja. Jedziemy z towarem, na razie oczywiście jedziemy po towar. Kurs, jaki wybrałem, będzie do tego centrum, tego całego miasteczka, tej wioski, czyli do Town Square. Do skrętu w prawo. Jakkolwiek to się źle zwie. Także zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Co to z tego tutaj wyjdzie fajnego? Przygotuj się do skrętu w lewo. No i też dziękuję za uwagi pod ostatnim filmem odnośnie tego, co by tam ewentualnie nie robić. No, jeżeli chodzi widzowie o Trackers MP, no to tak, jak najbardziej, jestem tutaj świeżynką. Ja tego też nie ukrywałem, więc dzięki, że mi tam w komentarzach napisaliście. Chodziło ostatnio o taką scenę, że gościu blokował przejazd, a ja go chciałem wyprzedzić, że ewentualnie za to można bana dostać. W sumie do końca to nie wiem, czy on blokował, czy miał problem z podjechaniem pod górkę w tym śniegu, no różnie to mogło być. Natomiast na przyszłość uzbroję się... Oj, coś tu krzywo ta naczepa stoi, co to się tu dzieje? Pierwszy raz taką sytuację widzę. Jest dobra. To krzywo ja wjechałem, słuchajcie. Także jedziemy pierw do portalu oczywiście. To już tradycyjnie. Gdzie tu mamy jakiś portal? Jadę z Bergen, chociaż wiecie, tak na upartego mogłem nie brać tego, już nie chciałem się teleportować. Mamy tutaj, cel jest jakby społeczności zaliczony. Tu myślę, że chyba wam, chociaż dobra, nie będę pauzował, bo może coś po drodze się wydarzy, to i tak jest tylko 100 km. Może coś po drodze się wydarzy, a zresztą lepiej nagrywać, bo jeżeli tu są różni gracze, skręć w prawo, którzy też coś mogą odwalać, to uważam, że dla własnego bezpieczeństwa lepiej nagrywać. Do skrętu w prawo. Wiecie jak jest, przezorny zawsze ubezpieczony, nie? Jakby czasem coś było, no to zawsze mam dowód w postaci odcinka, że jechałem kulturalnie i że nie miałem złych intencji. Bo absolutnie, słuchajcie, nie wchodzę tutaj po to, żeby coś odwalać. Czy często moja jazda jest już odwalaniem czegoś, tak? I ostatnio jak jechałem wśród tych ciężarówek, musiałem się z nimi tam mijać w tym śniegu, no to nie ukrywam, że trochę zestresowany byłem. No bo to wiecie, to tak to, jak jedziecie do wioski świętego Mikołaja, normalnie ludzi nie ma. A tutaj nagle taki ruch. Tam ciasno jest. Te drogi są ciasne, znaków nie ma, nie wiadomo kto ma pierwszeństwo, to można tylko tak domyślnie wszyscy jakoś tam grają. A jesteśmy w tej chwili w Bergen, jeśli dobrze pamiętam. W Irlandii bodajże.
jeszcze trochę tej mapy muszę podkrywać. W ogóle ostatnio, słuchajcie, mi troszkę... no troszkę sobie zlevelowałem to konto i jeden level mi skoczył tym kursem, który zrobiłem w tym bardzo długim odcinku. Modziwo wam się bardzo podoba ten odcinek, także mi miło. Będziecie chcieli może być więcej dłuższych odcinków, takich moich wypraw różnych. Także też w tym odcinku, w którym zrobiłem tą trasę 3000 kilometrów ponad. Całkiem spoko, a wczoraj sobie tak, wiecie, już bez nagrywania zrobiłem trasę 2400 km chyba i też mi jeden level skoczył, także no mimo, że te trasy długie są męczące, ja bym musiał kiedyś, słuchajcie, dla was takie porównanie może nagrać, ale to bym wszystko musiał, wiecie, poscreenować i żeby wam to podliczyć bardzo dokładnie, że na przykład robię trasę jedną, nie wiem, 3000 km, dostaję tyle kasy, dostaję tyle expa, całego screena wam pokazać, a na przykład robię 3 trasy po 1000 km, jak to wyjdzie cenowo, jak to wyjdzie z expem. Możemy takie porównanie zrobić, jeżeli byście chcieli. Przy czym dobrze wiecie, że jest trasa trasie nierówna, to znaczy to wszystko zależy, jak będę jechał, nie? I powiedzmy, że to porównanie byłoby takie no miarodajne, gdybym wszędzie na 100% miał ten sam status, czyli że status dostawy, nie wiem, na doskonale na przykład, no to wtedy to porównanie ma sens, a w momencie, kiedy różnie bym jechał, no to może to być różnie. O, mijamy kogoś. Musimy do portalu dojechać, także jeszcze, ale tutaj też jest fajna ta część, wam powiem, takie góry. To jakby tu jeszcze był śnieg, to już w ogóle byłby klimat. Widzę, że do bramek autostradowych się zbliżamy. W ogóle jest taka sytuacja, o której może nie wiecie, ale tak jak się, ja to też nagrywałem ciekawostki na temat tego eventu świątecznego, natomiast taka ciekawostka właśnie też tutaj, zobaczcie, będziemy przejeżdżali przez bramki autostradowe i co jest ciekawe, niby zapłaciliśmy, aha, no tu zapłaciliśmy, ale ostatnio miałem tak, że jak dojeżdżaliśmy do portalu, który był za bramką, to nie płaciłem nic. Więc nie wiem, od czego to zależy. Może dlatego, że cel społeczności tutaj w tym mieście jest już zaliczony. Ja to tylko już teraz tak na szybko po prostu włączyłem. Miasto, w którym byłem, żeby już się nie teleportować. Następny odcinek, no, możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj nagram. Będzie takie... Zjedź pierwszym zjazdem. Takie porównanie tych moich wszystkich właśnie postępów. Pokażę wam, jak to tam u mnie wygląda, ile na mandaty wydałem, bo też o tym często jest mowa, o moich mandatach. Pokażę wam również, jakie mam ciężarówki, ale to na razie tak stopniowo, bo to w każdym odcinku się na jakiejś tam ciężarówce skupimy. No i pewnie kupimy jedną ciężarówkę, bo taki mam cel, jak wam mówiłem, żeby w jednym garażu, jest to Warszawa, akurat padło na Warszawę, żeby w jednym garażu, żebym był jedynym pracownikiem i miał do dyspozycji 5 ciężarówek. No na razie jeżdżę tym Volvo. Nim zrobiłem te dłuższe trasy, bo tak jak też wiecie, troszkę miałem, znaczy mam nadal taki cel, żeby w miarę szybko temu Volvo nabić 100 tysięcy przebiegu. Ciekawe, kiedy mi się uda to zrobić. Też wiecie, no ja nie zawsze mam czas, żeby codziennie do Eurotrucka siadać. Rzadko poza odcinkiem jadę, wczoraj się zdarzyło akurat. Natomiast w większości przypadków, no to... pod odcinki, nie? Także będziecie mogli to śledzić, jak tego przebiegu Volvo przybywa. Nie wiem, taki po prostu sobie cel założyłem. Jaki to ma ewentualny sens, no to... wiecie, już możecie sami oceniać. Rondo w tunelu, no pierwszy raz się z czymś takim, słuchajcie, spotykam. Nie widziałem nigdy czegoś takiego. Pierwszy raz w Eurotrucku widzę rondo w tunelu. Ale to też dlatego, że nigdy tutaj nie byłem. W Irlandii. Bo w Islandii jesteśmy, aż do końca nie wiem, gdzie my jesteśmy, bo zapomniałem.
Będę musiał zobaczyć. To jest chyba Irlandia, obok Szwecji przecież. Islandia jest wyżej. I na lewo. O, takie domy w stylu szwedzkim, bardzo ładnie tu jest. Dobra, a tu jest portal, dobra, się zagapiłem, widzicie. Ale damy radę, widzowie. No to przenosimy się do wioski Świętego Mikołaja i zobaczymy, co tu się będzie działo. Nowej trasy. Bo może to, co się będzie działo, będzie też tematem odcinka. O, już widzę, że ruch jest spory. Dobra, jedziemy, widzowie. Już widzę, że ruch jest spory. Omów drogę temu czas. Powolutku sobie pojedziemy, żeby kogoś nie uszkodzić. Ludzi tu widzę, że nie brakuje, słuchajcie. Jest strasznie ciasno w ogóle i teraz wiecie, teraz już nie ma jezdy środkiem, teraz już trzeba... Oj, blisko. To gościu chyba podjechać nie może. Pod górkę, w sumie nie ma co się śmiać, bo ja z Volvo wtedy też miałem taką sytuację. Ej, a co oni robią? Wyprzedzają tu, kurde, no ja nie będę mu cofał. Jak on jedzie? I had the same thing happen just here. Ty gadasz, turasie jeden, ja cię nie rozumiem. Te turasy tak jeżdżą. Niestety. No, wee! Dzieciaki pewnie jakieś. Ja tam nie będę, wiecie. Jakoś o dziwo mnie nie uszkodził, nie wiem jak on to zrobił. Prawo. Skręć w prawo. Dobra, chociaż fakty wiecie, mówię, nie ma co się tu śmiać, bo... Sorry. Nie ma co się tu śmiać, bo ja też kiedyś z Volvo miałem taki problem. Że nie mogłem podjechać. Też sobie gościu miejsce na zaparkowanie znalazł. Przygotuj się do skrętu w lewo. W lewo, okej. Nie ma takiego ruchu, może dlatego, że są święta. Nie ma na pewno, słuchajcie, takiego ruchu, jak był ostatnio. Dobra, ten skręca, tu mamy wolne, jedziemy. Powiem wam, że emocje jak na grzywach, nie? Ktoś tam coś pisze do kogoś na czacie, nawet tam nie zwracam na to uwagę, uwagi specjalnej. No powiem wam, że to już nie ma tak jak wtedy sobie, wiecie, w odcinkach grzałem, pamiętacie jak tam był odcinek nazwany Drift, to sobie grzałem tutaj ostro. Sorry. Ten tylko co chwilę kogoś przeprasza, więc widocznie to jest ten, co mi się wpychał, bo po głosie turasa poznałem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tu już nie ma takiego, słuchajcie, zapieprzania. Niestety. O, trochę się otarłem. No tu już jest szerzej. Podoba mi się, powiem wam, że są takie emocje, żeby kogoś nie zahaczyć po prostu, nie? Może zrobimy tak, że jak dostarczymy towar, to weźmiemy jeszcze jeden. Po co mi, gościu, mrugasz? Bez sensu. Chyba, że na długich jadę. Nie, no chyba nie jadę na długich, nie? Ten tutaj, gdzie wylądował. No, jedziemy do miasteczka. W miasteczku myślałem, że będzie dużo ludzi, a jednak wszyscy do fabryki czekolady. Następny mi mruga. To co, ja mam włączone długie, widzowie? Nie, nie mam długich włączonych. Zgłupiałem. Chyba, że to Polacy mi brukali, poznali, że ciężarówka polska. Jak widać, nie ma aż tak dużo ludzi w tym miasteczku. Myślałem, że będzie ich więcej. My wieziemy, w sumie nie wiem, co wieziemy, jakieś tam...
Jakieś tam słodycze wieziemy na jarmark. Świąteczny. Skręć w lewo. Dobra, jedziemy to dostarczyć i może jak już tu jesteśmy, to stąd też weźmiemy jedną dostawę gdzieś. W sumie nie wiadomo jak tu jest z pierwszeństwem, chyba ja mam pierwszeństwo. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Ale jedź koleś. Nie wiem gdzie tu jest strefa. Już jest chyba ta strefa, nie? Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Nie, no to już jest ta strefa, co ten. Po co gość trąbi, jak jest strefa... Jak jest strefa przecież załadunku. Bez sensu gość trąbi, przecież jest strefa w załadunku, to... A, teraz nie widzę jak się dostać. Dobra, automatycznie sobie zaparkuję, bo nie ma co. A, tylko żebym jeszcze widział tutaj. Bo to jest moje pierwsze wyzwanie, widzowie, żeby zaparkować, bo ja tu G widzę za przeproszeniem. Słuchajcie, ja tu G widzę, nie? Jeden na drugim gościu i ja nie widzę, gdzie mam zaparkować. Chyba tu. O, jest. Jery, jaki stres, widzowie. Dobra. To teraz tak, okej, mamy doskonale. Tak, z Bergen lecieliśmy, ale jak widzicie, exp za to jest no prawie żaden, więc to... Jest bardziej dla przyjemności. Ale weźmiemy sobie jeszcze jedno zlecenie właśnie stąd. O ile tu jest takie zlecenie oczywiście. A, żeby jeszcze było jakieś. Nie ma żadnego zlecenia? Serio? To już by był koniec mojej jazdy? Nie no. A szkoda. Zobaczcie, nie ma żadnego zlecenia od świętego Mikołaja. Nie no, musiało się coś zlagować. No nic, no to w takim razie nie zrobimy więcej kursu, bo nie ma... Widzicie, nie ma tych zleceń świątecznych. A myślałem, że wiecie, bo to jest fajna opcja, że dostarczacie tutaj towar. Po czym, wiadomo, stąd z wioski świętego Mikołaja bierzecie zlecenie i lecicie gdzieś dalej. Ale zobaczcie, no przeryłem wszystko. Nie ma zleceń kompletnie. Widzicie, to oczywiście są jakieś jachty, coś, ale to jest na przykład Helsinki-Bergen, nie? To nie macie kompletnie tych zleceń. Na razie nie chciałbym takich zleceń tutaj innych brać. A ta trasa, ta niebezpieczna jest z Calais do Düsseldorfu, z tego co mówiliście. To ją też kiedyś przetestujemy. No szkoda, bo chciałem wrócić, ale nie widzę tych oklejonych. Już święty Mikołaj prezenty, słuchajcie, dostarczył, już nie potrzebuję. Już święty Mikołaj niczego. Fabryka widocznie świętego Mikołaja, na przykład z czekoladą, jarmark działają jeszcze, a sam święty Mikołaj już prezentów nie rozwozi, już rozwiózł po całym świecie prezenty. No nie ma, szkoda. Możemy tak sobie na luzie podjechać gdzieś do portalu. Zobaczyć, co się dzieje. Możemy podjechać bez zlecenia. Chyba, że do fabryki czekolady podjedziemy, zobaczymy. No nie wiem, tak o, możemy sobie podjechać. Też ja jazda bez naczepy zazwyczaj się u mnie źle kończyła, nie? No ale spróbujmy.
przed siebie, słuchajcie. A nie wiem, czy widzieliście, to jest też to, możecie tu się przekonać, że miałem trochę czerwoną ciężarówkę, jeśli chodzi o uszkodzenia i mi się to ten... I mi się to... Z ten... Z... Skasowało, nie? Dobra, jedziemy na razie przed siebie. Tu chłop coś robi. Mógłby jakiś chłop coś odjebać, nie? Byłby, słuchajcie, jeszcze temat na odcinek. Bym się nie pogniewał. Znaczy, ja nie zamierzam niczego odwalać. Ale jakiś chłop by mógł coś odpalić. Jedziemy przed siebie. Na ślepo, na dziko, słuchajcie. Może ktoś coś odwali. Skoro... O, skoro nie można towaru dostarczyć, to jadę w poszukiwaniu dymów. Szukamy, gdzie się coś dzieje. Gdzie ktoś coś odwala. Ten tu się powiesił. O, grubo widzę, chłop wylądował. Nie ma co śmiać, bo wiecie, z naczepą jeszcze się jedzie łatwiej, a bez naczepy to już nie jest tak hop-siup. O, jadę do Arts. Chyba do tego sklepu z zabawkami. Zobaczymy, co tam się dzieje. Po co ci ludzie tak tym CB radiem bawią bezsensownie? Ci co tu robią? Z górki zjechać nie mogą, czy co? Na awaryjkach im się zachciało. Jechać. Że pod górkę to rozumiem, ale że z górki aż tak wolno? Dobra, może początkujący kierowcy, nie śmiejmy się. W końcu jedziemy jako poszukiwacze dymów, także coś trzeba odnaleźć. A stąd chyba dostawy nie będę brać, chociaż nie wiem. Pojadę sobie prosto. Już trąbię. Tutaj trąbienie to jest norma, nie? Trąbienie to tutaj jest norma jeden na drugiego. My jedziemy prosto. Nie wiem na razie po co, ale tak po prostu. Jedziemy za tamtym gościem. Tutaj drifty robiliśmy ostatnio. Dobra, dajmy migacz. Tutaj jest jakieś skupisko ciężarówek. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ale fajnie tutaj. No, wiedziałem, że coś tu się dzieje. Pod górkę nie mogą podjechać pewnie. Nie no, Volvo mi się jakoś zbiera. Tragedii nie ma. W sumie silnika mu chyba nie ulepszałem, także... Co te chłopy tu robią? Dobra, ja nie wiem, gdzie jadę, słuchajcie. Po prostu jadę szukać dymów, bo skoro... Jest to spontaniczny wyjazd, a kursów nie ma, no to chcę zobaczyć, co tutaj jeszcze ktoś odwali. Może jakieś szczęście nas spotka i jakiś fajny temat na odcinek się, widzowie, trafi. To nie? Tutaj znowu jakieś skupisko, widzę ciężarówek. Jak tu ciasno! Tu na lewo jest jakieś skupisko ciężarówek, to może w lewo byśmy musieli pojechać.
Albo prosto? Nie wiem, gdzie jedziemy. Muszę... zgadnąć, gdzie jedziemy. Ło. Jedziemy za tym gościem, bo się wlecze. Wiesz, ktoś tam trąbi. Dobra, chłopie, awaryjki, na przyrzecie nie będę wypił. To czasami są, wiecie, może niektórzy są takimi prowokatorami, żebyś ty złamał regulamin, żeby ci bana dać. Ja nie będę gościa wyprzedzał. Wiem, że nie wolno. Widzicie? Prowokuje. Cholera wie, czy można. Jak ten będzie wyprzedzał, no to wyprzedzimy. A ktoś jedzie z naprzeciwka, więc wolę nie ryzykować. Dobrze, że widać tutaj, słuchajcie. Czemu gościu tak wolno jedzie? Tamten wyprzedził, to znaczy, że chyba można. Wyprzedzać. Nie wiem, może awarię ma jakąś? Nie będziemy tu się z nikim ścigać, widzowie, tak wiecie, dla przyjemności. O, jedziemy w stronę Księżyca. Post office jest na wprost, to tam jedziemy. Co tu się dzieje? Szukam dymów na odcinek, na shorta. Tu jeszcze w lewo widzę, nie wjeżdżałem. Zobaczymy, co to. Co to tutaj jest? Tam pojedziemy sobie w lewo, bo drogi nie odkryłem. Albo nie, jedziemy prosto. Chyba coś czuję, że do fabryki czekolady jedziemy. Tak mi się coś, widzowie, wydaje, że w stronę fabryki czekolady. O, tam są jakieś ludki, to tam jedziemy. Wszędzie, gdzie niebieskie kropki, tam mnie ciągnie, nie? Może ktoś coś odwali. Aha, z lewej strony jest portal. Ale czy my chcemy do portalu jechać? Chyba nie chcemy do portalu. Nie wiem, ile miałem procent, słuchajcie, uszkodzenia ciężarówki. Myślę, że nie było więcej jak 15 i to też po tej długiej trasie, którą robiłem wczoraj. Tam trochę przygód miałem. Kilka mandatów, nie z mojej winy. Bo to głównie auta we mnie wjeżdżały. Natomiast jak widzicie, na zero mi się zrobiło uszkodzenia. Także jest jakiś procent, to jest to, co wam mówiłem odnośnie ciekawostek. Ciekawostek odnośnie tego eventu świątecznego. Jest ileś procent uszkodzeń, które ci niweluje, ale jeśli już masz więcej, nie wiem, strzelam kompletnie niż 50, niż połowę, to ci nie zniweluje tych uszkodzeń. Ciężko jest, nie namierzyłem, widzowie, tego jeszcze. Zauważyłem, że jakiś tam mały procent mam uszkodzeń, to spoko. Te uszkodzenia schodzą, a jak jest większy, to już nie. Dobra, no to tu chyba sobie w tym Mountain Resort zakończymy odcinek, mi się wydaje. Raczej nie zanosi się, żeby coś tu się miało zadziać fajnego. Chyba, że się doczepimy do tych tutaj. Ten co robi, chłop? No, a miało się nic nie zadziać, nie? Co on zrobił? Co on zrobił? Co ten chłop zrobił? Ślisko jest, cholera. O, tu się coś dzieje, widzę. Bo chyba chłopy nie mogą podjechać pod górkę. Co, by wychodziło, że na koniec odcinka się wpakowałem w korek, co? Wolę tak stanąć, żeby wiecie. Tutaj do punktu widokowego niektórzy jadą.
nie, no do punktu widokowego to my nie chcemy. Po co w zasadzie nam punkt widokowy? Już byliśmy w tym punkcie widokowym. Nie wiem, jak to w nocy wygląda w zasadzie, ale... To już wam nagrywałem z punktu widokowego. Widoczki fajne. No, możemy wziąć w sumie zlecenie jeszcze. Jest to spontaniczny wyjazd do wioski Świętego Mikołaja. Żeby było trudniej, możemy wziąć zlecenie i jechać do portalu, nie? W zasadzie. Albo nie brać zlecenia i jechać za kimś. Też jest taka opcja. Opcji, pamiętajcie, zawsze jest sporo. Tu jest ten Mountain Resort? A tu. Tu rzadko jeździłem. No, rzadko tu jeździłem. Tam jest jeszcze jakiś cypelek. Nic, może weźmiemy, słuchajcie, jakieś zleconko. Sobie. Jeżeli jakieś jest, to jakieś weźmiemy. Nie ma. Nie ma żadnego zlecenia. Widzicie, nie chcą mi dać zlecenia. No nic, no to możemy... Ojej. Słuchajcie, możemy jeszcze zrobić tak, widzowie, że... Zróbmy tak, widzowie. Doczepmy się do kogoś. Sobie za kimś pojedziemy i tak skończymy. Tak wtedy skończymy odcinek, jadąc za kimś. Tam gościu pojechał, nie wiem, na koniec. Nie wiem, czy tam coś jest fajnego. Coś mu się chyba pomyliło. Ciekawe, czy da radę zawrócić. Bo może dymy nas znajdą, widzowie. Więc nawet cofnę kawałek. Żeby tu nikogo nie blokować. I sobie za kimś pojedziemy, dojedziemy do portalu. Jakby nie patrzeć, słuchajcie, to jest... Możemy się śmiać tak żartobliwie, nie? Ale widzowie, jakby nie patrzeć, w ten sposób reklamujemy kanał. Jeżdżąc tutaj. No bo wiecie, ciężarówka ładnie odpicowana, you can napisane. Nazwa jest, także... Jeszcze zobaczmy na mapie, gdzie jest dużo ludzi. I nie, no nie, na mapie nie pokaże nam. Widzicie, to jest minus niestety. Że mapa nam jakoś specjalnie nie pokaże. Dobra, pojedziemy za tym zielonym. A tam chyba ktoś wjeżdża. Nie, nikt nie wjeżdża. Możemy jechać. Dobra. Pojedziemy sobie tutaj. Takim jakby, wiecie, takim jakby konwoju niezaplanowanym. Oni w ogóle nie wiedzą, że są ze mną w konwoju, że ich śledzę. Tak, tak zrobimy, widzowie. Będę ich śledził. Jakiś Max Logistik i Iwaszka Mińsk. Jakiegoś Iwaszkę będziemy śledzili. Może coś się odwali po drodze. Cały czas, słuchajcie, poszukiwacz dymów. Poszukiwacz dymów teraz jestem. Stałem pełnoprawnym poszukiwaczem dymów. O kurde, to jest dwukierunkowa? No grubo, nie? Żeby się nie okazało, że szukam dymów, a mu wjadę w dy, wiecie w co. Nie mówię, żeby mi zasięgu w film nie ciął. Tak szukam tych dymów, zaraz wyjdzie, że sam je, wiecie, zrobię. Czemu oni na awaryjnych światłach jadą? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Mi się nie spieszy, ja sobie spokojnie jadę i teraz mamy... Aha, miałem jechać za zielonym, tak? Dobra, widzowie, miałem jechać za zielonym, no to jadę prosto.
tam już jechaliśmy, stamtąd przyjechaliśmy, a tu jeszcze nie jechaliśmy w tą stronę. Także objedziemy sobie i... Znaczy w zasadzie wiecie, nie muszę tak naprawdę do portalu się pchać, bo i też na upartego... może być taka sytuacja, że po prostu wyjdę z gry i wiecie, potem się teleportuję, także to nie jest problem, tu nie trzeba. No a widzicie, w tym czasie nam kierowcy też coś zarabiają. Tutaj już jest w ogóle mega ciasno, jakby to miało w dwie strony jechać. Ale chyba nie jedzie tak w dwie strony tutaj. Nie, jedziemy na razie za zielonym. O, 50 XP dostałem za 100 km swobodnej jazdy. Trochę tam paliwa stracę, tam co tam. Ciągle w kursach nie trzeba jeździć, nie? Tak o sobie pojeździć, słuchajcie, bez naczepy też można. W końcu święta są. Jeździmy po mapie i się reklamujemy z kanałem. A swoją drogą, widzu, jak chcesz pomóc w rozwijaniu kanału, to będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. Dzisiejszy odcinek jest totalnie na luzie, taki, no, ktoś by, ja bym nawet powiedział, że bez sensu, tak? No bo jakiś kurs zrobiłem, żeby zobaczyć, znaczy cel spełniłem, zobaczyłem, co tu się dzieje. Jak widać, święta są i aż tak dużo ludzi tu nie ma, jak było ostatnio. Szukam dymów, ale czy je znajdę, to nie wiem. Musiałbym jeszcze w jakieś miejsce pojechać, gdzie jest dużo ciężarówek, to tam by były jakieś dymy. Na razie nie widzę takiego miejsca. Gościu ma chyba słabego neta, bo go strasznie tak go teleportuje, bym powiedział. Widzicie? Takie... Wolę jechać w odległości od niego odpowiedniej. Ale trochę przesadza, 14 na godzinę, no to już taka lekka przesada, nie? Ja też nie będę, wiecie, wyprzedzał na za... O, tam jest trochę więcej łebków. Jest jakieś zgromadzenie. Przy skrzyżowaniu. Ale i tak, dzisiaj tu nie ma dużo ludzi, także ja tutaj się dzisiaj nie... O, portal jest na lewo. Gościu chyba pojedzie w lewo. No my też będziemy pewnie do portalu. Oj, ale go cofnęło. Też pewnie w lewo do portalu pojedziemy. Pierdziele, mi się tam nie spieszy, nie muszę wyprzedzać. O, co się będę spieszył, nie? Widzowie, no spokojnie sobie jedziemy. Też w lewo. On ma tą ciężarówkę z tymi trzema kołami z tyłu, z trzema osiami i powiem wam, że przez to pewnie ma słabą zwrotność, bo jak tak patrzyłem, to te ciężarówki mają słabą skrętność. One dobrze pod górę się wspinają, dobrze działają na ładunek ciężki, ale jeśli chodzi o manewrowość, to lipa. Dlatego ja staram się taki kompromis zawsze, słuchajcie, dobierając ciężarówkę sobie znaleźć. No żeby jednak, wiecie, znaleźć kompromis, że jednak dla mnie ta manewrowość jest ważna w aucie. I ona tak, żeby chociaż po środku była na 3/4, to jest spoko. Jakby miała być totalnie gdzieś tam na minimum, na 1/3, to za mało dla mnie. Dobra. O, lecimy sobie do portalu, a co? Chociaż nie wiem, czy ten portal nas, słuchajcie, chyba nie przeniesie, jak my nie mamy zlecenia, więc będę musiał tutaj się po prostu chyba będę musiał tu grę po prostu zakończyć. Nie, można podróżować. Bo nie wiem gdzie. Gdzieś nas przenosi, ale gdzie to nie wiem. Dobra, gdzieś nas przeniosło.
Ale gdzie my jesteśmy teraz na mapie, to nie mam pojęcia. No nic, moi drodzy, to taki szybki odcinek, spontaniczny. Jak widzicie, no... Aha, czyli w to samo... Aha, do Niemiec nas, słuchajcie, przeniosło. Nie, do Zurych, czyli w ogóle do Szwajcarii, słuchajcie. Do Szwajcarii nas przeniosło. Taki spontaniczny odcinek, wiecie, na luzie chciałem sprawdzić, czy coś się dzieje. No może jeszcze coś tam nagram z tego, ale już myślę, że ten event świąteczny już się powoli kończy. No, może w święta niektórzy też do tego jeszcze siadają, ale to już widzę, że jest coraz mniej osób. Ja jeszcze spróbuję nagrać odcinek z tej trasy Calais. No właśnie, teraz mamy mapę świata, to możemy sprawdzić. To było z Calais do Hanoweru chyba, czy nie, do Duisburga. Ja sprawdzę jeszcze, bo tam ktoś z was w komentarzach mi pisał, że to jest taka trasa najbardziej oblegana, także z pewnością sprawdzę i zobaczymy. No dobra, to dzięki wam, moi drodzy, za dzisiaj. Do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie wam też zdam jakąś relację i kupimy jakąś ciężarówkę. Także trzymajcie się, cześć!